Jeżeli jesteśmy graczem i decydujemy się na zakup drogiej myszki za 200, 300 bądź 400 zł, to zazwyczaj oczekujemy od niej kilku zasadniczych cech. Myszka ma być funkcjonalna, wygodna oraz wytrzymała. Wiadomo, nie chcemy, aby nam się taki sprzęt popsuł, jednakowoż czasami tak się zdarzy i co wtedy? Myszka zazwyczaj leci na gwarancję, no i czekamy na nią może tydzień, może dwa, zależnie od tego, jak szybko serwis działa. A co wy na to, jeżeli dzisiaj w materiale pokażę wam myszkę, którą będziecie mogli naprawić sobie we własnym zakresie, jeżeli chodzi o najbardziej narażone na uszkodzenia elementy. Jesteście zainteresowani? W takim razie zaczynamy. Asus ROG Pugio to najnowszy gryzoń ze stajni Asusa, przeznaczony przede wszystkim dla każdego typu graczy, stąd też dużo uniwersalnych rozwiązań, które zadowolą wszystkich w opozycji do myszek dedykowanych np. do MMO. Tego i innych rzeczy dowiecie się natomiast bezpośrednio z pozycji pudełka, dość dokładnie opisującego wszelakie funkcje. Wewnątrz natomiast znajdziemy kilka dodatkowych elementów naszego zestawu. Prócz myszki otrzymujemy zatem instrukcję wraz z plastikową nalepką, siateczkową torebkę do przenoszenia gryzonia oraz skromne pudełeczko wraz z zestawem naprawczym. Wyposażenie więc naprawdę dobre, ale przede wszystkim praktyczne, a o to chyba nam chodzi. Przejdźmy do myszki, a ta nie należy do tych o kosmicznym kształcie. Ewentualne wodotryski i udogodnienia spasowano tak, aby specjalnie nie rzucały się w oczy, a jedynie subtelnie zaznaczały gamingowy charakter. Tym samym dostajemy dość klasycznie rozłożone przyciski i symetryczny kształt, który pozwala korzystać z myszki osobom i prawo i leworęcznym. Tym samym, kupując Pugio, możecie być pewni, że tak z lewej jak i prawej strony wasz zakres funkcji będzie identyczny. W kwestii samego designu natomiast uroku odmówić nie można. Jak wspomniałem wcześniej, dedykację graczom czuć w delikatny, acz niezbyt natarczywy sposób. Grafitowe pokrycie dodaje elegancji, podobnie jak wstawki z gumy pod kciukiem o fakturze inspirowanej kulturą Majów. Z pewnością zauważyliście również przezroczyste logo Republiki Graczy, jak i pasek na spodzie myszki, który, jak nie trudno się domyśleć, świeci w milionach barw. Myszka to jednak nie tylko wygoda czy światełka, ale przede wszystkim wydajność i efektywność w pracy czy grach, chociaż ten gryzoń definitywnie lepiej poradzi sobie w drugim zadaniu. Przede wszystkim na spodzie znajdziemy trzy teflonowe ślizgacze oraz gumowe zaślepki osłaniające śrubki, które pozwalają na ewentualny szybki demontaż. Na środku oczywiście sensor optyczny, jego zakres kończy się na 7200 dpi, szybkości do 150 cali oraz przyspieszeniu 30G. Istotne są również przyciski boczne, które możemy sobie bez problemu zamienić na zaślepki. Po obu stronach mamy po dwa kliki dodatkowe. Aby jednak zapobiegać przypadkowym kliknięciom po stronie nieużywanej, przyciski można zamienić magnetycznym fragmentem plastiku o dobranym kształcie. Pomaga to w ustawieniu dobrej ergonomii użytkowania. Co do reszty przycisków, znajduje się tu standardowo rolka z pojedynczym klikiem i wyraźnym skokiem przy obrocie. LPM, PPM oraz przycisk do zmiany DPI chyba nikogo nie powinien zdziwić. W zasadzie możemy zatem przyjąć, że gryzoń jest idealny, jednak prywatnie mam co do niego pewne zastrzeżenia. Nie potrafiłem przykładowo ułożyć na nim ręki. Cały czas delikatnie wadziło mi zbyt duże wcięcie w talii, nazwijmy to. Tym samym przypadkowe kliknięcia zdarzały się, a chwyt nie był pewny. Rozumiem jednak, że to kwestia preferencji i wiele osób lubi takie urządzenia, ale ja totalnie wymiękłem podczas grania na gryzoniu, który nie wypełnia mojej dłoni. Jeżeli chodzi o ofertę Asusa, dużo bardziej przypada mi do gustu Gladius albo Spatha. Wracając jednak, dużym plusem owego gryzonia jest wymienialny środek. Jak wspomniałem wcześniej, dostajemy komplet naprawczy. Składa się on z dwóch przełączników Omron, które w każdej chwili możemy włożyć na miejsce zepsutych, ale to nieprędko się stanie, przynajmniej taką mam nadzieję. Dedykowana wytrzymałość Omronów to 50 milionów kliknięć. Spokojnie zatem można uznać, że inwestycja jest na lata, ale pod warunkiem, że nie macie specjalnego pecha oraz przypadnie wam do gustu samo ułożenie ręki. Pamiętajcie zatem, aby w razie możliwości koniecznie przymierzyć owego gryzonia. Jeśli natomiast to zrobicie i kupicie, to jestem niemal przekonany, że będziecie szukali dodatkowych funkcji. Do tego posłuży wam Rock Armor, czyli oprogramowanie zapewniające pełną funkcjonalność wszystkim urządzeniom tej marki. Tym samym zacznijmy od najmniej przydatnej, acz ciekawej funkcji, czyli synchronizacji podświetlenia na wszystkich urządzeniach właśnie z zaimplementowaną aurą. Oprócz tego aplikacja pozwala na ustawienie akceleracji, co jednak specjalnie pożądane przez graczy nie jest. Do tego zmiana profilu DPI czy też gładkości. Nie zapomniano również o makrach, więc jeżeli oczekujecie możliwości zapisu kombinacji, to tutaj takową znajdziecie. Wiem również, że oczekujecie testów syntetycznych, takich jak częstotliwość, ale ta zamyka się w obrębie 998-986 MHz, więc pełnego tysiaczka co prawda nie ma, ale odczuwalnych braków również nie znajdziecie. Co do gładkości jest ona zupełnie w porządku, a najistotniejsze, czyli interpolacja, nie występuje nawet na bardzo wysokich częstotliwościach. Tym samym jest to zupełnie udana konstrukcja. Z zauważalnych problemów w moim wypadku, czyli totalnie subiektywnie, odczułem wyłącznie niedopasowanie myszki pod dłoń. Jeżeli ktoś natomiast posługuje się chwytem claw, to prawdopodobnie na Pugio się odnajdzie. Wymienialne przełączniki na plus, osłonięcie przycisków bocznych nakładkami również jest zaletą. Pięknie prezentuje się również podświetlenie, które błyska naprawdę uroczo. Szkoda tylko, że cena może okazać się w naszym kraju zaskoczeniem. W momencie nagrywania tego materiału zauważyłem cenę na Amazonie $89 lub 400 zł w polskim sklepie. Rozstrzał spory, chociaż w sumie płacimy za szybką naprawę, modularność, a i wytrzymałe części składowe jak twardy plastik czy kable w oplocie. Czy jednak uznacie tę myszkę za opłacalną, to pozostawiam wam, tym bardziej kiedy będzie ona szerzej dostępna w naszym kraju. A tymczasem uciekam, do następnego, cześć!